Ewangelia według Łukasza. Ewangelia według Łukasza, rozdział pierwszy. Skoro już wielu podjęło się uporządkować wydarzenia, którym pośród nas w pełni dajemy wiarę, gdyż nam to przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, także postanowiłem, ponieważ znam wszystko z góry, opisać to tobie po kolei, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości tych wydarzeń, których cię nauczono. Za dni Heroda, króla judzkiego, był pewien kapłan o imieniu Zachariasz ze zmiany Abiasza. Żona jego była córką z rodu Aarona i miała na imię Elżbieta. Byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Boga, chodząc nienagannie we wszystkich poleceniach i ustawach Pana. Nie mieli potomstwa, dlatego że Elżbieta była niepłodna. Byli oboje w podeszłym wieku. Gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, zgodnie z kolejnością przypadającej na niego zmiany, padł na niego los, według zwyczaju urzędu kapłańskiego, aby wszedł do świątyni Pana i złożył ofiarę z kadzidła. Tłumy ludzi modliły się na zewnątrz w godzinie spalania kadzidła i ukazał mu się anioł Pana, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym spalano kadzidło. Zachariasz się przestraszył, gdy go zobaczył. Powiedział do niego anioł: nie bój się, Zachariaszu. Wysłuchana została twoja modlitwa, a twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będziesz miał radość i wesele. Wielu będzie się radować z jego narodzenia, bo będzie wielkim przed obliczem Pana. Mocnego wina i napoju nie będzie pić, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On pójdzie przed jego obliczem w duchu i w mocy Eliasza, aby obrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych ku zrozumieniu sprawiedliwych, aby pozyskać dla Pana lud przygotowany. Wtedy Zachariasz powiedział do anioła: jak to poznam? Jestem stary, a moja żona jest niemłoda. Anioł odpowiedział mu: jestem Gabriel, który stoję przed obliczem Boga, a jestem posłany, abym mówił do ciebie i zwiastował ci tę dobrą nowinę, zanim mówisz, aż do dnia, w którym to się stanie, ponieważ nie uwierzyłeś moim słowom, które wypełnią się w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że pozostawał nadal w świątyni, a gdy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Poznali, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. Gdy wypełniły się dni jego służby, odszedł do swojego domu. Po tych dniach jego żona Elżbieta poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę między ludźmi. W 6. miesiącu posłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z Józefem z domu Dawida. Dziewica miała na imię Maria. Gdy anioł przybył do niej, powiedział: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Była poruszona jego słowem i myślała, co ma znaczyć to pozdrowienie. Anioł powiedział jej: nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę przed obliczem Boga. Poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus.
Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da mu Pan Bóg tron Dawida, jego ojca. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Następnie Maria powiedziała do anioła: jak to się stanie, skoro nie złączyłam się z mężem? Anioł odpowiedział jej: Duch Święty stąpi na ciebie, a moc Najwyższego cię zacieni. Dlatego też święte, które narodzi się z ciebie, nazwane będzie Synem Bożym. Elżbieta, twoja krewna, którą nazywano niepłodną, także w starości poczęła syna. Jest już w szóstym miesiącu ciąży, ponieważ u Boga nie będzie żadnej rzeczy niemożliwej. A Maria powiedziała: jestem służebnicą Pana. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. W tych dniach zebrała się Maria i udała się pospiesznie w górską krainę do miasta judzkiego. Przybyła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, podskoczyło dziecko w jej brzuchu, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Zawołała głośno: wysławiona pośród kobiet i wysławiony owoc Twojego łona. A skąd mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy do moich uszu doszedł głos Twojego pozdrowienia, w moim brzuchu dziecko podskoczyło z radości. A błogosławiona, która uwierzyła, że wypełnią się słowa, które Pan jej powiedział. Powiedziała Maria: wywyższa dusza moja Pana, rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu, gdyż zobaczył uniżenie swojej służebnicy, bo odtąd uszczęśliwioną nazywać mnie będą wszystkie plemiona, bo wszystkie rzeczy uczynił mi mocny i święte jest jego imię. Jego miłosierdzie na wszystkie wieki dla tych, którzy się go boją. Okazał siłę swojego ramienia i rozproszył tych, którzy pysznią się zamysłami swoich serc. Strącił władców z tronów i wywyższył uniżonych. Złaknionych napełnił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Pomógł Izraelowi, swojemu słudze, aby pamiętać o miłosierdziu, jak mówił do ojców naszych, do Abrahama i jego nasienia na wieki. A Maria została z nią około 3 miesięcy. Następnie wróciła do swojego domu. Elżbiecie wypełnił się czas jej rozwiązania i urodziła syna. Gdy usłyszeli sąsiedzi i jej krewni, że Pan uczynił swoje wielkie miłosierdzie nad nią, radowali się razem z nią. Przyszli 8. dnia, aby obrzezać dziecię i nazwali je imieniem jego ojca Zachariasz. Odpowiedziała jego matka: o nie, będzie nazwany Janem. Powiedzieli do niej: nie ma nikogo w twoim rodzie, który byłby nazwany tym imieniem. Czynili znaki jego ojcu, jak chciałby go nazwać, a on, kazawszy podać sobie tabliczkę, napisał: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy. Od razu odzyskał mowę i wielbił Boga. Ogarnął strach wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej te rzeczy były przedmiotem rozmów. Wszyscy, którzy o tym słyszeli, wzięli to do swojego serca, mówiąc: kim będzie to dziecię? Bo była z nim ręka Pana. Zachariasz i jego ojciec, napełniony Duchem Świętym, prorokował: błogosławiony
niech będzie Pan, Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił swój lud. Wzbudził nam róg zbawienia w domu swojego sługi Dawida, jak zapowiedział przez swoich świętych proroków, którzy byli od wieków. Wybawienie od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby wypełnił miłosierdzie nad naszymi ojcami i wspomniał na jego święte przymierze, na przysięgę złożoną Abrahamowi, naszemu ojcu, że to nam da, abyśmy wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół bez bojaźni mu służyli w pobożności i sprawiedliwości przed jego obliczem wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego będziesz nazwane, bo pójdziesz przed obliczem Pana przygotować jego drogi. Dasz poznanie wybawienia dla jego ludzi przez odpuszczenie ich grzechów. Serdeczne miłosierdzie naszego Boga, przez które nawiedzi nas Jutrzenka z wysokości, aby ukazać się siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, dla skierowania naszych nóg na drogę pokoju. Dziecię rosło, umacniało się w duchu i było na pustkowiach, aż do dnia jego wystąpienia przed Izraelem. Ewangelia według Łukasza, rozdział 2. I stało się w te dni, że wyszedł dekret od Cezara Augusta, aby spisano cały zamieszkany świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy szli, aby być spisanymi, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do ziemi judzkiej, do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Miał tam poddać się spisowi z Marią, poślubioną mu żoną, która była ciężarna. Gdy tam byli, nadszedł czas porodu. Urodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, dlatego że nie było miejsca dla nich w gospodzie. Urodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, dlatego że nie było miejsca dla nich w gospodzie. Pasterze w tej krainie w polu trzymali nocą straż nad swoim stadem. Anioł Pana stanął przy nich, a chwała Pana ich zewsząd oświeciła i bardzo się zlękli. Powiedział do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. Znakiem dla was będzie to, że znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. Z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebiańskich chwalących Boga. Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój, a w ludziach upodobanie. Gdy odeszli od nich aniołowie do nieba, pasterze mówili jedni do drugich: pójdźmy do Betlejem i oglądajmy tę rzecz, jaka się wydarzyła, którą nam Pan ujawnił. Przybyli pośpiesznie i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie.
Gdy to ujrzeli, rozgłaszali to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. Wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im opowiadali pasterze. A Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając w swoim sercu. Wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im było powiedziane. Gdy minęło 8 dni, obrzezano dziecię i dano mu imię Jezus, tak jak zostało nazwane przez anioła wcześniej przed jego poczęciem się w łonie. A gdy wypełniły się dni jej oczyszczenia według prawa Mojżesza, przynieśli go do Jeruzalem, aby przedstawić go Panu. Jak napisano w prawie Pana, każdy męski potomek otwierający łono będzie nazwany świętym dla Pana, a także, aby dać ofiarę według tego, co powiedziano w prawie Pana, parę synogarlic albo 2 młode gołębie. W Jerozolimie był człowiek, któremu na imię było Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i pobożny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był na nim. Zostało mu bosko objawione przez Ducha Świętego, że nie będzie oglądał śmierci, zanim nie zobaczy Chrystusa Pana. Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do świątyni, gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby uczynić z nim według zwyczaju prawa, wziął go na swoje ręce i chwalił Boga. Teraz puszczasz swojego sługę, Panie, według Twojego słowa w pokoju, gdyż oczy moje oglądały Twoje zbawienie, które zgotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość dla objawienia poganom i chwałę ludu Twojego Izraela. Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Błogosławił im Symeon i powiedział do Marii, jego matki: oto ten jest ustanowiony na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu będą mówić. Twoją własną duszę przeniknie miecz. Myśli wielu serc zostaną objawione. Była tam też Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Asher, która była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od swojego panieństwa. Ta była wdową do 84 lat i nie wychodziła ze świątyni w postach i w modlitwach, służąc Bogu w nocy i we dnie. Ta też w tym czasie stanęła obok, chwaliła Pana i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jeruzalem. Gdy wykonali wszystko według prawa Pana, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaret, a dziecko rosło i umacniało się, będąc pełne mądrości. I łaska Boża była nad nim. Jego rodzice chodzili każdego roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, poszli według zwyczaju tego święta. Bez wiedzy jego rodziców, po skończeniu tych dni, gdy wracali, został chłopiec Jezus w Jerozolimie. Przekonani, że jest w gromadzie idących razem, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, szukając go, wrócili do Jerozolimy. Po 3 dniach go znaleźli, siedzącego w świątyni pośrodku nauczycieli, gdy ich słuchał i zadawał im pytania. Zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i jego odpowiedziami. Ujrzawszy go, zdziwili się.
Powiedziała do niego matka jego: synu, dlaczego nam to uczyniłeś? Oto twój ojciec i ja, bolejąc, szukaliśmy cię. Odpowiedział do nich: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że w tym, co jest mojego ojca, ja być muszę? Oni jednak nie zrozumieli tego słowa, które mówił do nich. Poszedł z nimi do Nazaretu i był im poddany. Matka jego zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Jezus postępował mądrze i dostojnie, podobając się Bogu i ludziom. Ewangelia według Łukasza, rozdział 3. W 15 roku panowania Cezara Tyberiusza Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip i jego brat tetrarchą Iturei i krainy Trachonis, a Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustkowiu. Obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak napisano w księdze proroka Izajasza, głos wołającego na pustkowiu: gotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra i pagórek będzie zniżony. Krzywizny będą wyprostowane, wyboiste drogi będą gładkimi. Każde ciało będzie oglądać zbawienie Boże. Mówił ludziom, którzy wychodzili, aby być przez niego ochrzczonymi: plemię żmij, kto wam wskazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście owoce godne upamiętania, a nie myślcie o sobie: ojca mamy Abrahama. Bo powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień. I pytał go lud: co więc mamy czynić? On odpowiedział im: kto ma dwie suknie, niech udzieli temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby być ochrzczeni, i powiedzieli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On powiedział do nich: nie pobierajcie nic więcej nad to, co wam postanowiono. Pytali go również żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? Powiedział do nich: na nikim nic nie wymuszajcie i nikogo nie oskarżajcie fałszywie, a poprzestawajcie na swoim żołdzie. Pytali go również żołnierze: a my co mamy czynić? Powiedział do nich: na nikim nic nie wymuszajcie i nikogo fałszywie nie oskarżajcie, a poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy ludzie oczekiwali i myśleli wszyscy w swoich sercach o Janie, czy on nie jest Chrystusem, Jan odpowiedział wszystkim: ja was zanurzam w wodzie, ale przyjdzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie jednych z was zanurzać w Ducha Świętego, a drugich w ogień. W jego ręku jest szufla, by wyczyścić klepisko jego i zebrać pszenicę do jego spichlerza, lecz plewy będzie palił ogniem nieugaszalnym. Napominał też lud w wielu innych rzeczach i zwiastował im dobrą nowinę.
A Herod tetrarcha, będąc przez niego karcony z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa i z powodu każdego zła, które czynił Herod, dodał do tego zamknięcie Jana w więzieniu. A stało się, gdy cały lud był chrzczony i gdy też Jezus był ochrzczony i modlił się, że otworzyło się niebo. Zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołąb, i odezwał się głos z nieba mówiący: Ty jesteś synem moim umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Gdy Jezus zaczął swoją służbę, miał około 30 lat, będąc, jak uważano, synem Józefa, Helego, Matata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa, Matatiasza, Amosa, Nahuma, Chesliego, Naggaja, Mahata, Matatiasza, Semeja, Josecha, Jody, Joannana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, Melchiego, Addy, Kosama, Elmadama, Hera, Jozego, Eliezera, Joryma, Mattata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima, Melei, Menny, Mattaty, Natana, Dawida, Isajego, Obeda, Booza, Sali, Naasona, Aminadaba, Arama, Ezroma, Faresa, Judy, Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tarego, Nahora, Seruga, Ragua, Faleka, Habera, Szelacha, Kainama, Arpachszada, Sema, Noego, Lamecha, Metuszelacha, Henocha, Jareda, Malaleela, Kainana, Enosza, Seta, Adama, Bożego. Ewangelia według Łukasza. Rozdział 4. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i prowadzony był w duchu na pustkowie. Przez 40 dni był kuszony przez diabła, a przez te dni nic nie jadł, a gdy się one skończyły, był głodny. Diabeł powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus odpowiedział: Napisano, że nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Boga. Zaprowadził go diabeł na wysoką górę i w mgnieniu oka pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Diabeł powiedział mu: Dam ci tę całą władzę i ich chwałę, bo jest mi ona dana, a komu chcę, daję ją. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, będzie ona cała twoja. Jezus mu odpowiedział: Idź precz ode mnie, szatanie, bo napisano: Panu Bogu twojemu
pokłon oddawać i jemu samemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy. Postawił go na szczycie świątyni i powiedział mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, bo napisano: aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię strzegli. Będą cię nosić na rękach, abyś czasem nie uraził o kamień swojej nogi. Jezus mu odpowiedział: powiedziano, że nie będziesz kusił Pana Boga twojego. Gdy dokończył diabeł wszystkich pokus, odstąpił od niego aż do czasu. Jezus wrócił w mocy ducha do Galilei. Rozeszła się o nim wieść po całej okolicznej krainie. Nauczał w ich synagogach i był chwalony przez wszystkich. Przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany. Wszedł według swojego zwyczaju w dzień odpoczynku do synagogi i wstał, żeby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza i gdy rozwinął księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, dlatego namaścił mnie, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruczonych na duchu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnionych na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana. Gdy zwinął księgę i oddał ją słudze, usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były na niego zwrócone. Zaczął do nich mówić: dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Wszyscy dawali mu świadectwo i dziwili się słowom łaski, które pochodziły z jego ust. Mówili: czy nie jest to syn Józefa? Powiedział do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Co słyszeliśmy, że uczyniłeś w Kapernaum, uczyń i tu, w twojej ojczyźnie. Powiedział: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest przyjęty w swojej ojczyźnie. Prawdziwie powiadam wam, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do Sarepty, miasta Sydonu, do kobiety będącej wdową. Wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Wszyscy w synagodze, gdy to słyszeli, napełnieni byli wściekłością. Gdy wstali, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili go na szczyt góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go zrzucić na dół. Jednak on przeszedł przez środek nich i się oddalił. Zszedł do Kapernaum, miasta w Galilei, i tam w dni odpoczynku ich nauczał. Zdumiewali się nad jego nauczaniem, bo słowo jego było wypowiadane z autorytetem. Był w synagodze człowiek, który miał ducha, demona nieczystego, i zawołał głośno: ach, co my mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś wytracić nas. Wiem, kim ty jesteś, świętym Bożym. Uciszył go Jezus: umilknij i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wszystkich ogarnęło zdziwienie. Rozmawiali między sobą, co to za słowo,
że z autorytetem i mocą rozkazuje duchom nieczystym i wychodzą. Rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscach okolicznej krainy. Gdy Jezus wyszedł z synagogi, wszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała silną gorączkę i prosili go za nią. Gdy stanął nad nią, uśmierzył gorączkę i opuściła ją. Zaraz wstała i im usługiwała. Gdy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli dotkniętych rozmaitymi chorobami, przyprowadzali ich do niego. On, wkładając ręce na każdego z nich, uzdrawiał. Z wielu wychodziły demony, wołając: Ty jesteś Synem Bożym. Uciszał je i nie pozwalał im mówić, bo wiedziały, że On jest Chrystusem. Gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na miejsce puste. Poszukiwał go lud i przyszli do niego, zatrzymywali go, aby od nich nie odchodził. On powiedział do nich: Także innym miastom muszę zwiastować dobrą nowinę Królestwa Bożego, bo na to zostałem posłany. Głosił w synagogach Galilei. Ewangelia według Łukasza, rozdział 5. Gdy był on nad jeziorem Genezaret, a ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać słowa Bożego, zobaczył dwie łodzie nad jeziorem. Rybacy wyszli z nich i pukali sieci. Gdy wstąpił do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, prosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, powiedział do Szymona: Wypłyń na głębię i zapuśćcie swoje sieci na połów. Szymon odpowiedział mu: Mistrzu, całą noc pracując nic nie złowiliśmy. Na słowo Twoje zapuszczę sieć. Gdy to uczynili, zagarnęli bardzo dużo ryb, także ich sieć się rwała. Skinęli na współtowarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby im przyszli na pomoc. Przybyli i napełnili obie łodzie, aż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Z powodu połowu ryb, które złapali, zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy byli z nim. Również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Powiedział Jezus do Szymona: Nie bój się, od teraz będziesz łowić ludzi. Gdy wyciągnęli łodzie na brzeg, opuścili wszystko i poszli za nim. Stało się, gdy był w jednym mieście, że oto był tam mężczyzna cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, padł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyciągnął Jezus rękę i dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast ustąpił z niego trąd. On nakazał mu, aby tego nikomu nie opowiadał, ale powiedział: Idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie, jak rozkazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Rozchodziło się tym więcej słowo o nim.
Schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i być przez niego uzdrowionymi z ich chorób. Odchodził on na pustynię i się modlił. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich miasteczek Galilei i Judy i z Jerozolimy, że moc Pana była obecna, aby On uzdrawiał. Oto ludzie nieśli na łożu sparaliżowanego człowieka, usiłowali go wnieść i położyć przed nim, gdy z powodu tłumu nie znaleźli sposobu, jak mogliby go wnieść, weszli na taras. Następnie przez dach spuścili go z łożem na środek, przed Jezusa. Gdy ujrzał ich wiarę, powiedział mu: człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Zaczęli rozważać skrybowie z faryzeuszami, kim jest ten, co mówi bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzechy oprócz samego Boga? Jezus jednak, poznając ich myśli, odpowiedział im: co myślicie w swoich sercach? Co łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego: tobie mówię, wstań, weź swój leżak i idź do swojego domu. Zaraz wstał wobec nich, wziął swój leżak i poszedł do swojego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumieli się wszyscy, chwalili Boga i byli pełni bojaźni, mówiąc: widzieliśmy dziś niezwykłe rzeczy. Potem wyszedł i ujrzał celnika o imieniu Lewi, siedzącego przy budynku celnym, i powiedział mu: pójdź za mną. Opuścił wszystko, wstał i poszedł za nim. Wyprawił mu Lewi wielką ucztę w swoim domu. Było wielkie zgromadzenie celników i innych, którzy z nim byli przy stole. Szemrali skrybowie z faryzeuszami, mówiąc do jego uczniów: czemu jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus im odpowiedział: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się mają źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. Oni powiedzieli mu: dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie ci od faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? On powiedział im: czy możecie nakłonić gości weselnych, aby pościli, dopóki oblubieniec jest z nimi? Przyjdą dni, gdy wzięty będzie od nich oblubieniec, wówczas będą pościć. Powiedział im też podobieństwo: nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać starą szatę, bo inaczej nowe jest porwane, a łata z nowego nie nadaje się do starego. Nikt nie leje wina młodego w stare bukłaki, bo inaczej wino młode rozsadzi bukłaki, wino się wyleje i straci się bukłaki. Młode wino należy wlewać w nowe bukłaki, wtedy jedno i drugie jest zachowane. Nikt, kto napije się starego, nie chce młodego. Mówi: stare jest lepsze. Ewangelia według Łukasza, rozdział 6. Stało się w drugi, pierwszy dzień odpoczynku, że przechodził przez zboża. Uczniowie jego rwali kłosy i jedli, rozcierając je rękami.
Niektórzy z faryzeuszy powiedzieli do nich: dlaczego czynicie to, czego nie wolno robić w dzień odpoczynku? Jezus im odpowiedział: czy nie czytaliście tego, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy byli z nim? Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne i jadł, dając tym, którzy byli z nim, a przecież nie wolno było ich jeść nikomu innemu, jak tylko samym kapłanom. Powiedział im: Syn Człowieczy podobnie jest Panem dnia odpoczynku. Stało się też w inny dzień odpoczynku, że wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek z uschłą prawą ręką. Śledzili go skrybowie z faryzeuszami, czy będzie uzdrawiał w dzień odpoczynku, aby znaleźć powód do oskarżenia go. Znał on ich myśli i powiedział człowiekowi, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął. Jezus powiedział więc do nich: zapytam was, czy wolno w dzień odpoczynku dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zatracić? Spojrzał dookoła po wszystkich i powiedział temu człowiekowi: wyciągnij swoją rękę. On to uczynił, a ręka jego stała się zdrowa jak druga. Oni jednak pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co mogliby uczynić Jezusowi. Stało się w te dni, że odszedł na górę modlić się i był tam przez noc na modlitwie do Boga. Gdy był dzień, zwołał swoich uczniów i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami: Szymona, którego też nazwał Piotrem, Andrzeja, jego brata, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Zelotą, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, tego, który stał się zdrajcą. Stąpił z nimi w dół i stanął na równinie. Był tam tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej ziemi judzkiej, z Jerozolimy i z nad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby go słuchać i zostać uzdrowionymi od ich chorób. Ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, byli uzdrowieni. Cały lud szukał, jak by się go dotknąć, bo moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. On podniósł swoje oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz głodujecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiać. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić, gdy was odłączą, będą was obrażać i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w tym dniu i się weselcie, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebiosach, bo tak samo czynili prorokom ich ojcowie. Biada natomiast wam, bogaczom, bo już odbieracie swoją pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, bo będziecie głodować. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo będziecie smucić się i płakać. Biada wam, jeśli dobrze będą o was mówić wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ich ojcowie. Powiadam wam, którzy słuchacie: miłujcie swoich nieprzyjaciół,
Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, który cię uderzy w policzek, nadstaw drugi. Temu, który zabrałby ci płaszcz, sukni też nie wzbraniaj. Każdemu, który cię prosi, daj. Tego, kto bierze twoje, nie proś o zwrot. Jak chcecie, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką wdzięczność macie, bo też grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jaką wdzięczność macie, bo nawet grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się odebrać, jaką wdzięczność macie, bo także grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby odebrać tyle samo. Miłujcie swoich nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze, pożyczajcie nie spodziewając się niczego za to. Wtedy wielka będzie wasza zapłata, będziecie synami Najwyższego, bo on dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, odciśniętą, potrzęsioną i przelewającą dadzą za nadrze wasze. Bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Powiedział im podobieństwo, czy może ślepy prowadzić ślepego, czy obaj nie wpadną w dół? Nie jest uczeń ponad swojego mistrza. Wystarczające będzie, jeśli każdy będzie jak jego mistrz. Dlaczego widzisz paździorko w oku swojego brata, a belki, która jest w twoim oku, nie dostrzegasz? Jak możesz powiedzieć swojemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę paździorko, które jest w twoim oku, a sam belki, która jest w twoim oku, nie widzisz? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, abyś wyjął paździorko, które jest w oku twojego brata. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które przynosiłoby owoc zły, ani drzewa złego, które przynosiłoby owoc dobry. Gdyż każde drzewo znane jest z jego owocu. Nie zbierają z ciernia fig, ani z głogu nie zbierają winnych gron. Dobry człowiek z dobrego zasobu swojego serca przynosi dobre rzeczy, a niegodziwy człowiek ze złego zasobu swojego serca przynosi niegodziwe rzeczy, bo czym wypełnione jest serce, to wychodzi przez usta. Dlaczego mówicie do mnie: panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i je czyni. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał, wykopał głęboko i założył fundament na skalę. Gdy przyszła powódź, uderzyła o ten dom. Nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu, o który uderzyła woda i zaraz upadł, a upadek tego domu był wielki. Ewangelia według Łukasza, rozdział 7. Gdy dokończył wypowiadanie wszystkich swoich słów do słuchającego go ludu, wszedł do Kapernaum.
Sługa pewnego setnika, bardzo ceniony przez niego, chorował i już prawie miał umrzeć. Gdy usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych z Żydów, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A gdy oni przybyli do Jezusa, prosili go gorliwie: godny jest tego, abyś mu to uczynił. Miłuje nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Wtedy Jezus wyruszył z nimi. A gdy już był niedaleko od domu, posłał setnik do niego przyjaciół, mówiąc mu: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego też samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Powiedz jednak słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Podlegam władzy i mając pod moimi rozkazami żołnierzy, mówię temu: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, a przychodzi, i swojemu słudze: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, obrócił się do ludu, który za nim szedł, i powiedział: powiadam wam, w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Gdy wrócili do domu, ci, którzy byli posłani, znaleźli chorego sługę zdrowym. Następnie szedł do miasta, które nazywają Nain. Szło z nim wielu jego uczniów i wielki tłum. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową, a był z nią znaczny tłum z jego miasta. Pan, widząc ją, nad nią się zlitował i powiedział jej: nie płacz. Gdy przystąpił, dotknął się noszy, a ci, co dźwigali, stanęli. Powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Usiadł umarły i zaczął mówić. Oddał go jego matce. Wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: powstał wśród nas wielki prorok i Bóg odwiedził swój lud. Rozeszła się o nim ta informacja po całej ziemi judzkiej i po całej okolicznej krainie. Powiedzieli Janowi i jego uczniowie o tym wszystkim. Jan przywołał dwóch swoich uczniów i posłał ich do Jezusa, mówiąc: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Przyszedłszy do niego, ci mężczyźni powiedzieli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie, mówiąc: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A w tej godzinie wielu uzdrowił od chorób, od cierpień, od złych duchów i wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jezus im odpowiedział: idźcie, powiedzcie Janowi, co widzieliście i słyszeliście, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, a martwi są wzbudzani, ubodzy są ewangelizowani. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Gdy odeszli posłowie Jana, zaczął mówić do ludu o Janie: co wyszliście zobaczyć na pustkowie? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka w delikatnym ubraniu? Oto ci, którzy ubierają drogie ubrania i w luksusach żyją, są w domach królewskich. Co wyszliście zobaczyć? Czy proroka? Tak, powiadam wam, bardziej znakomitego niż proroka. To jest ten, o którym jest napisane: oto ja posyłam posłańca swojego przed obliczem twoim, który ci przygotuje drogę przed tobą. Bo powiadam wam, nikt z tych, którzy narodzili się z kobiet, nie jest większy od Jana. Jednak najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Wszyscy ludzie, którzy słuchali i celnicy, uznali Bożą sprawiedliwość, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i prawnicy
uznali za nic postanowienie Boże o nich, nie będąc ochrzczonymi przez Niego. A Pan powiedział, do kogo przyrównam ludzi tego plemienia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedne do drugich. Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie swoje dzieci. Prosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Gdy wszedł do domu faryzeusza, zajął miejsce przy stole. A oto grzeszna kobieta w mieście, gdy dowiedziała się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik pachnidła. Stanęła z tyłu za nim u jego stóp, płacząc zaczęła łzami zlewać jego stopy, a włosami swojej głowy obcierała, a całując jego stopy, namaszczała je pachnidłem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo jest grzesznicą. Jezus mu odpowiedział, Szymonie, chcę ci coś powiedzieć. A on powiedział, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden dłużny był mu 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli czym zapłacić, obu darował. Który więc z nich będzie miłował go bardziej? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział, dobrze osądziłeś. Obróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody na moje stopy. Ona jednak łzami myła moje stopy i wytarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie. Natomiast ona od czasu, gdy przyszedłem, nie przestała całować moich stóp. Oliwą mojej głowy nie namaściłeś. Natomiast ona pachnidłem namaściła moje stopy. Dlatego mówię ci, odpuszczonych jest jej wiele grzechów, bo bardzo umiłowała. Komu natomiast mało odpuszczono, ten mało miłuje. Następnie on jej powiedział, grzechy twoje są ci odpuszczone. Zaczęli współsiedzący mówić między sobą, kim jest ten, który także grzechy odpuszcza? Powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Ewangelia według Łukasza, rozdział 8. Potem chodził po miastach i wsiach, głosząc i zwiastując o Królestwie Bożym, a z nim 12. Pewne kobiety, uzdrowione od złych duchów i chorób, Maria, którą nazywano Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych służyły mu ze swojego mienia. Gdy wielu ludzi z różnych miast się do niego schodziło, przemówił przez podobieństwo. Wyszedł siewca siać swoje ziarno. Gdy on siał, jedno padło obok drogi, zostało podeptane, a ptaki niebiańskie zjadły je. Drugie padło na skałę. Gdy wzeszło, uschło, dlatego że nie miało wilgoci.
Inne padło między ciernie. Ciernie razem z nim wzrosły i je zadusiły. Inne padło na dobrą ziemię. Gdy wzeszło, wydało plon stokrotny. To powiedziawszy, zawołał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pytali go uczniowie jego, co to jest za podobieństwo. A on im powiedział, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, natomiast innym mówione jest w podobieństwach, aby widząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. To podobieństwo jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi obok drogi są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Tymi na skale są ci, którzy słuchają. Z radością przyjmują słowo. Ci nie mają korzenia, gdyż do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują. To, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa i odchodzą, są zaduszeni przez troski i bogactwa oraz przyjemności życia i nie przynoszą owocu. Natomiast to w dobrej ziemi, to ci, którzy w szlachetnym i dobrym sercu zachowują wytrwałości usłyszane słowo i w cierpliwości przynoszą owoc. Nikt, gdy zapala lampę, nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem. Natomiast stawia ją na właściwym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Bo nie ma nic ukrytego, co nie stanie się widoczne, ani zakrytego, co nie miałoby być poznane i nie wyszło na jaw. Dlatego patrzcie, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. Wtedy przybyła do niego matka wraz z jego braćmi. Nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Powiedziano mu, twoja matka i twoi bracia, chcąc cię widzieć, stoją na zewnątrz. On im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wykonują. Pewnego dnia wstąpił do łodzi on i jego uczniowie i powiedział do nich, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. Gdy płynęli, usnął. Zerwał się silny wicher i zaczęło ich zalewać. Byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili, obudzili go, mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on obudził się, uciszył wiatr i wzburzone fale przestały. Nastała cisza. Powiedział im, gdzie jest wasza wiara? Bojąc się, dziwili się i mówili do siebie, kim więc jest ten, że rozkazuje wiatrom i wodom i są mu posłuszne? Przybyli do krainy Gadareńczyków, która jest naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mężczyzna z miasta. Miał on demona i od dłuższego czasu nie nosił szaty. Nie mieszkał w domu, tylko w grobowcach. Ten, gdy ujrzał Jezusa, krzyknął, upadł przed nim i bardzo głośno powiedział, co mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Rozkazał bowiem duchowi nieczystemu wyjść z tego człowieka, bo od dłuższego czasu szarpał nim, chociaż go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach. Jednak rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Jezus go pytał, jak ci na imię? A on powiedział, Legion, bo wiele demonów w niego wstąpiło. Prosiły go, aby im nie kazał odejść do bezdennej otchłani. Prosiły go,
aby im pozwolił wejść w trzodę wielu świń pasących się na górze i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka, weszły w świnie. Stado ruszyło w dół urwiska do jeziora i utonęło. Widząc pasterze, co się stało, uciekli. Opowiedzieli to w mieście i wioskach. Wyszli, żeby zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, znaleźli człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa, i się przestraszyli. Opowiedzieli im to ci, którzy widzieli, jak ten opętany został uzdrowiony. Liczni Gadareńczycy z okolicznej krainy prosili go, aby odszedł od nich, bo ogarnął ich wielki strach. On, wstąpiwszy do łodzi, zawrócił. Prosił go mężczyzna, z którego wyszły demony, by mógł z nim być. Jednak Jezus odprawił go, mówiąc: wróć do swojego domu. Opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Gdy Jezus wrócił, lud go przyjął, bo wszyscy go oczekiwali. Oto przyszedł mężczyzna o imieniu Jair. Był on przełożonym synagogi. Padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, bo miał jedyną córkę, mającą około 12 lat, a ta umierała. Gdy on szedł, naciskały na niego tłumy. Kobieta mająca od 12 lat upływ krwi, całe swoje mienie wydała na lekarzy, przez nikogo nie mogła być wyleczona. Podeszła z tyłu i dotknęła się z kraju jego szaty. Natychmiast ustał jej upływ krwi. Jezus powiedział: kto mnie dotknął? Gdy wszyscy wypierali się, powiedział Piotr i ci, którzy byli z nim: mistrzu, tłumy cisną się i tłoczą, a ty mówisz, kto się mnie dotknął? Jezus powiedział: ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Widząc kobieta, że nie może się ukryć, przystąpiła z drżeniem i padła przed nim. Powiedziała mu przed całym ludem, dlaczego dotknęła się go i jak zaraz została uzdrowiona. On jej powiedział: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Gdy on jeszcze to mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi, mówiąc: twoja córka umarła, nie truć nauczyciela. Jednak Jezus, gdy to usłyszał, odpowiedział mu: nie bój się, jedynie wierz, a będzie uratowana. Gdy wszedł do domu, nie pozwolił wejść nikomu, tylko Piotrowi, Jakubowi, Janowi oraz ojcu i matce dziecka. Wszyscy płakali i żałowali jej. On powiedział: nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. Naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. On wygnał wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał: dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Rozkazał, aby jej dano jeść. Zdumieli się jej rodzice. On im nakazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co się stało. Ewangelia według Łukasza, rozdział 9. Jezus zwołał 12 swoich uczniów. Dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby. Rozesłał ich, żeby głosili o Królestwie Bożym i uzdrawiali chorych. Powiedział do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani lasek, ani torby, ani chleba,
ani pieniędzy, ani dwóch szat. A do któregokolwiek domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A do któregokolwiek domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. Jeśli ktoś nie przyjąłby was, wychodząc z miasta, strząśnijcie proch ze swoich nóg na świadectwo przeciwko nim. Gdy więc wyszli, obchodzili wszystkie miasteczka, zwiastując Ewangelię i wszędzie uzdrawiając. Usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co działo się przez niego. Był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, że Jan zmartwychwstał. Inni znów, że ukazał się Eliasz, a inni, że zmartwychwstał jeden z dawnych proroków. Powiedział Herod: ja naściąłem. Kim zatem jest ten, o którym słyszę takie rzeczy? I szukał sposobności, aby go zobaczyć. Gdy wrócili apostołowie, opowiadali mu, co uczynili. On wziął ich ze sobą i odszedł na osobność przy mieście, które nazywało się Betsaida. Lud jednak dowiedział się o tym i szedł za nim. Przyjął ich, mówił im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Dzień chylił się ku wieczorowi i przystąpiło 12, mówiąc mu: rozpuść lud, aby odszedł do okolicznych miasteczek i wsi znaleźć schronienie i żywność, bo tu jesteśmy na miejscu pustym. On do nich powiedział: wydajcie im jeść. Oni powiedzieli: nie mamy więcej niż 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nabędziemy żywności dla wszystkich ludzi. Bo było tam około 5000 mężczyzn. I powiedział do swoich uczniów: rozkażcie im usiąść grupami po 50. Uczynili tak i posadzili wszystkich. On wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, błogosławił je i łamał, i dawał uczniom, aby kładli przed ludem. Jedli wszyscy i byli nasyceni. Zebrano z pozostałych kawałków 12 koszy. Stało się, gdy modlił się na osobności w towarzystwie uczniów, że zapytał ich: za kogo uważają mnie ludzie? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, ale drudzy za Eliasza, a inni, że zmartwychwstał jeden z dawnych proroków. Powiedział im: a wy mówicie, że kim ja jestem? Piotr odpowiedział: Chrystusem Bożym. Jednak on surowo napomniał ich i rozkazał, aby tego nikomu nie mówili, mówiąc, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, być odrzuconym przez starszych ludu, przez arcykapłanów i przez skrybów i być zabitym, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Mówił do wszystkich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech codziennie weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto chce zachować swoją duszę, straci ją, a kto straci swoją duszę dla mnie, ten ją zachowa. Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, gdy samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Bo kto wstydzi się mnie i moich słów, tego też Syn Człowieczy będzie się wstydzić, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i świętych aniołów. Prawdziwie powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie skosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W jakieś 8 dni po tych słowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. Gdy modlił się, wygląd jego oblicza zmienił się, a jego szaty stały się białe i lśniące. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało stać się w Jerozolimie. Piotra i tych, którzy byli z nim, zmógł sen. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i dwóch mężczyzn, którzy razem z nim stali. I stało się, gdy oni odeszli od niego, że Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Zróbmy 3 namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co mówi.
Gdy on to mówił, pojawił się obłok i zacienił ich. Bali się, gdy wchodzili w obłok. Usłyszeli głos mówiący: to jest mój syn umiłowany, słuchajcie go. Gdy przebrzmiał ten głos, zobaczyli Jezusa samego, milczeli i nie mówili nikomu o tym w tamtym czasie, co widzieli. Nazajutrz, gdy stąpił z góry, spotkał go liczny lud. I oto mężczyzna z ludu zawołał, mówiąc: Nauczycielu, proszę cię, popatrz na mojego syna, bo mam go jedynego. Oto duch bierze go, nagle krzyczy i targa nim tak, że się pieni i z trudem go puszcza, zostawiając go poranionego. Prosiłem twoich uczniów, aby go wygnali, a nie mogli. Wtedy Jezus odpowiedział: O narodzie niewierny i przewrotny, jak długo będę z wami i jak długo was będę znosił? Przyprowadź tu swojego syna. Wtedy, gdy on podchodził, porwał go zły duch i targał nim. Jednak Jezus uciszył ducha nieczystego, uzdrowił młodzieńca i oddał go jego ojcu. Zdumieli się wszyscy nad wielkością Boga, a gdy się wszyscy temu wszystkiemu dziwili, co czynił Jezus, powiedział do swoich uczniów: Nakłońcie swoich uszu na te słowa, bo Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Jednak oni tego nie zrozumieli, było to zakryte przed nimi, tak że nie mogli pojąć, a bali się go spytać o to słowo. Przyszło im na myśl, kto z nich mógłby być największy. Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko i postawił je przy sobie. Powiedział im: kto przyjąłby to dziecko w moim imieniu, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bo kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten będzie wielki. Jan odpowiedział: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w twoim imieniu wygania demony. Zabroniliśmy mu, dlatego że z nami za tobą nie chodzi. Powiedział do niego Jezus: Nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko wam, jest za wami. Gdy się wypełniły dni, w których czasie miał być wzięty w górę, zwrócił swoje oblicze, aby iść do Jerozolimy. Wysłał posłańców przed sobą, którzy weszli do miasteczka samarytańskiego, aby przygotować mu miejsce. Jednak oni go nie przyjęli, dlatego że oblicze jego było zwrócone ku Jerozolimie. Widząc to, uczniowie jego, Jakub i Jan, powiedzieli: Panie, chcesz, a powiemy, żeby z nieba zstąpił ogień i ich spalił, tak jak uczynił Eliasz? Obróciwszy się, Jezus skarcił ich. Poszli do innego miasteczka. Stało się, gdy oni szli, że w drodze ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz, Panie. Jezus mu powiedział: Lisy mają jamy, a ptaki niebiańskie gniazda. Syn Człowieczy natomiast nie ma gdzie skłonić głowy. A powiedział do drugiego: Pójdź za mną. Odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Na to Jezus odpowiedział: Niech umarli grzebią umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział inny: Pójdę za tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi domownikami. A Jezus powiedział do niego: Nikt, kto przyłoży swoją rękę do pługa i patrzy wstecz, nie pasuje do Królestwa Bożego. Ewangelia według Łukasza, rozdział 10. Potem wyznaczył Pan innych 70, rozesłał ich po dwóch przed swoim obliczem do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.
Mówił im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto ja posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście ze sobą sakiewki, torby, ani sandałów. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Do któregokolwiek domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was. W tym domu pozostańcie, jedząc i pijąc to, co mają, bo godzien jest robotnik swojej zapłaty. Nie wyprowadzajcie się z domu do domu. Jeśli do któregoś miasta przyjdziecie i przyjmą was, jedzcie to, co przed wami położą. Uzdrawiajcie chorych i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli do któregoś miasta przyjdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i mówcie: nawet proch, który przylgnął do nas z waszego miasta, na was otrząsamy. Wiedzcie jednak, że się przybliżyło do was Królestwo Boże. Mówię wam, że w tym dniu lżej będzie Sodomie niż temu miastu. Biada ci, Chorazynie, biada ci, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i w Sodomie nie miały miejsce te przejawy mocy, które były u was, dawno by się upamiętały, siedząc w worze i popiele. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. Ty, Kapernaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie, aż do piekła będziesz strącone. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Wróciło owych 70 z radością, mówiąc: Panie, także demony są nam podległe w imieniu Twoim. Wtedy powiedział im: widziałem szatana jak błyskawica spadającego z nieba. Oto daję wam władzę, abyście deptali po wężach, po skorpionach i po całej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Nie radujcie się z tego, że duchy są wam podległe, raczej się radujcie z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. W owej godzinie rozradował się Jezus w duchu i powiedział: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało. Wszystko dane mi jest od Ojca mojego i nikt poza Ojcem nie wie, kto to jest Syn i kto to jest Ojciec. Wie tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Gdy na osobności obrócił się do uczniów, powiedział: błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie, a nie słyszeli. Oto pewien uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne? On powiedział: co napisano w prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swojego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej siły i z całej swojej myśli, a swojego bliźniego jak samego siebie. I powiedział mu: dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: kto jest moim bliźnim?
I Jezus odpowiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, wpadł między rabusiów, którzy go obdarli, zadali mu ciosy i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Zdarzyło się, że pewien kapłan schodził tą drogą, a widząc go, minął. Także Lewita, który zjawił się na tym miejscu, poszedł i go ominął. A pewien Samarytanin, jadąc, ujrzał go. Podszedł do niego i zlitował się nad nim. Przystępując, zawiązał jego rany, polewając oliwą i winem. Wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i zadbał o niego. Nazajutrz, odjeżdżając, wyjął 2 denary i dał gospodarzowi, mówiąc mu: staraj się o niego, a jeśli wydasz więcej, gdy wrócę, oddam ci. Który więc z tych 3, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce rabusiów? A on powiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus więc powiedział mu: idź i ty czyń podobnie. Gdy szli dalej, Jezus wszedł do pewnej wioski. Kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u stóp Pana, słuchała jego słowa. Marta, zajęta rozmaitymi posługami, przystąpiwszy, powiedziała: Panie, nie masz tego na uwadze, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz jej, aby mi pomagała. Jezus odpowiedział jej: Marto, Marto, o wiele się troszczysz i kłopoczesz. Tylko jedno jest potrzebne. Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ewangelia według Łukasza, rozdział 11. Po tym, gdy Jezus skończył modlić się w pewnym miejscu, jeden z jego uczniów powiedział: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Powiedział im: gdy modlicie się, mówcie: Ojcze, Twoje imię jest święte, królestwo Twoje przychodzi. Daj nam chleba potrzebnego na każdy dzień. Odpuść nam nasze grzechy, bo my też odpuszczamy każdemu, kto jest nam dłużny. Nie wódź nas w doświadczenie. I powiedział do nich: kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój podróżujący przyjaciel przybył do mnie, a nie mam czym go nakarmić? A on, będąc w środku, odpowiedziałby, mówiąc: nie uprzykrzaj mi się, już drzwi zamknięte, a dzieci moje są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać, abym ci dał. Powiadam wam, nawet gdyby nie wstał i nie dał, mimo że jest jego przyjacielem, to wstanie i da z powodu jego natręctwa tyle, ile potrzebuje. I ja wam mówię: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Powiadam wam, nawet gdyby nie wstał i nie dał, mimo że jest przyjacielem, to wstanie i da z powodu natręctwa, zgodnie z zapotrzebowaniem. Ja wam mówię,
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy proszący otrzyma, a szukający znajdzie, a pukającemu będzie otworzone. A który z was jest takim ojcem, że gdyby go syn prosił o chleb, dałby mu kamień? Albo gdyby prosił o rybę, zamiast ryby dałby mu węża? Albo gdyby go prosił o jajko, dałby mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Wypędzał demona, który był niemy. Gdy wyszedł ten demon, niemy przemówił, a lud się dziwił. Niektórzy z nich mówili, przez księcia demonów wygania demony. Inni, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. On natomiast, wiedząc, co myślą, powiedział im: każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i dom rozdwojony w sobie upada. Jeśli szatan rozdwojony jest w sobie, jako stoi się jego królestwo? Bo mówicie, że przez księcia demonów wyganiam demony. Jeśli ja przez księcia demonów wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Gdy siłacz uzbrojony strzeże swojego dziedzińca, jego majątek spoczywa w pokoju. Gdy jednak mocniejszy od niego przychodzi i zwycięża go, zabiera całe jego uzbrojenie, na którym polegał, a łupy jego rozdziela. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku. Jeśli go nie znajdzie, mówi: wrócę do swojego domu, skąd wyszedłem. Przyszedłszy, znajduje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedem innych duchów gorszych od samego siebie. Gdy wchodzą, mieszkają tam, a ostateczny stan tego człowieka jest gorszy niż pierwszy. Gdy on to mówił, pewna kobieta z ludu głośno zawołała: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On powiedział: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go strzegą. Gdy zgromadzili się ludzie, zaczął mówić: ten ród jest zły, żąda znaku. Nie będzie mu jednak dany znak, chyba że znak, jakim jest Jonasz. Bo jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego rodu. Królowa z południa stanie na sądzie z ludźmi tego rodu i ich potępi, bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. Oto tutaj więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym rodem i go potępią, bo w wyniku zwiastowania Jonasza uznali się za winnych. Oto tutaj więcej niż Jonasz. Nikt, gdy zapali lampę, nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest czyste, całe twoje ciało będzie jasne. A jeśli jest złe, to i twoje ciało będzie ciemne. Patrz więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie jakiejś części ciemnej, będzie całe tak jasne, jak gdyby cię lampa blaskiem oświeciła. Gdy to mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Gdy wszedł, zajął miejsce przy stole. Widząc to, faryzeusz dziwił się, że nie umył rąk przed obiadem. Pan powiedział do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, to natomiast, co jest wewnątrz was, pełne jest grabieży i złości.
Bezmyślni, czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Z tego, co macie, dajcie jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste. Biada wam, faryzeuszom, że dajecie dziesięcinę z mięty, z ruty i z każdego ziela, a omijacie sprawiedliwość i miłość Boga. Te rzeczy trzeba było czynić, a tamtych nie zostawiać. Biada wam, faryzeusze, że miłujecie pierwsze ławy w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, skrybowie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście jak grobowce, których nie widać, a ludzie, którzy po nich chodzą, nie wiedzą o tym. Pewien znawca prawa powiedział mu: Nauczycielu, to mówiąc, znieważasz nas. A on powiedział: Wam, znawcom prawa, biada, że obciążacie ludzi nieznośnymi ciężarami, a sami ani jednym ze swoich palców tych brzemion nie dotykacie. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi ich pomordowali. Jesteście tego świadkami i uważacie za dobre czyny swoich ojców. Oni ich pomordowali, a wy budujecie. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i będą prześladować. Aby domagano się od tego rodu odpowiedzialności za krew wszystkich proroków przelano od założenia świata. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął pomiędzy ołtarzem a świątynią. Tak, mówię wam, będzie żądana od tego rodu. Biada wam, znawcom prawa, że zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. Gdy im to mówił, zaczęli skrybowie z faryzeuszami agresywnie naciskać i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali na niego, by go złapać za słowo, aby go oskarżyć. Ewangelia według Łukasza, rozdział 12. Wtedy, gdy zgromadziło się wiele tysięcy ludu, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić do swoich uczniów: Przede wszystkim strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. Nie ma nic ukrytego, co by nie byłoby objawione i nic tajemnego, co nie byłoby poznane. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle i co szeptaliście do ucha w komórkach, głoszone będzie na dachach. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam natomiast, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma władzę rzucić do ognia piekielnego, to wam mówię, tego się bójcie. Czy 5 rubli nie sprzedają za 2 grosze, a ani jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Bożym? Również włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc, więcej znaczycie niż wiele w rubli. Mówię wam, ktokolwiek przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego i Syn Człowieczy przyzna się przed aniołami Bożymi. A kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Temu natomiast, kto wypowiada się przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Gdy was będą ciągnąć do synagog przed rządzących i władzę, nie martwcie się, jak macie się bronić i co macie mówić. Bo Duch Święty nauczy was w tej godzinie, co należy mówić. Powiedział do niego jeden z ludu: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. A on powiedział mu: Człowieku, kto mnie postanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział do nich: Uważajcie i się strzeżcie chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś posiada zasoby, życie jego zależy.
Powiedział im podobieństwo. U pewnego bogatego człowieka pole przyniosło obfity urodzaj. I rozmyślał, co mam zrobić, gdyż nie mam gdzie gromadzić moich plonów. Powiedział, to uczynię. Zburzę swoje spichlerze i większe pobuduję. Zgromadzę całe zboże i wszystkie swoje dobra. I powiem duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij i jedz, pij i bądź dobrej myśli. Bóg natomiast powiedział mu, głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie i z tym, który dla siebie gromadzi zasoby, a nie jest bogaty w Bogu. Powiedział do swoich uczniów, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o swoje życie, co byście jedli, ani o ciało, czym będziecie się odziewali. Ważniejsze jest życie niż pokarm i ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg je żywi. O ile wy jesteście ważniejsi od ptaków? Kto z was troszcząc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeżeli nawet najmniejszej rzeczy nie możecie, dlaczego troszczycie się o resztę? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. Powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, o ile bardziej was, o małej wiary. Nie pytajcie się, co będziecie jeść albo pić i nie bądźcie niespokojni, bo tego wszystkiego szukają narody świata, a wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie natomiast jego królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, małe statko, upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie swoje majątności i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie lokaty, które nie tracą na wartości. Zasób niewyczerpany w niebiosach, gdzie złodziej nie ma przystępu, a mól nie niszczy. Gdzie jest twój skarb, tam też będzie twoje serce. Niech będą przepasane wasze biodra i lampy zapalone, a wy bądźcie podobni ludziom oczekującym swojego pana, aż wróci z wesela, aby kiedy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzono. Błogosławieni ci, słudzy, których pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że przepaszę się i nakłoni ich, by spoczęli przy stole, po czym podejdzie i będzie im służył. Jeśli przyszedłby na drugiej lub na trzeciej warcie, błogosławieni są, jeśli ich tak zastanie, jeśli ich tak znajdzie. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie ma przyjść złodziej, czuwałby i nie dopuściłby do grabieży swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Piotr powiedział mu, Panie, do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich? A Pan powiedział, kto jest zatem tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego Pan postawi na swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie? Błogosławiony ten sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami. A jeśli by powiedział ten sługa w swoim sercu, zwleka Pan ze swoim przyjściem, zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się,
to wtedy przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego się tego nie spodziewa, o godzinie, której nie zna, i z największą surowością potraktuje go jak niewiernego. Ten sługa, który znał wolę swojego pana, ale nie przygotował się i nie czynił według jego woli, będzie mocno ukarany. Ten natomiast, który z nieświadomości zasłużył na karę, mniejszą karę otrzyma. Od każdego, komu wiele dano, wiele będą wymagać. Komu wiele powierzono, tego więcej będą żądać. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Czego chcę, skoro już zapłonął? Jest jednak chrzest, którym muszę być ochrzczony. Jak jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy wydaje się wam, że przyszedłem dać pokój na ziemi? O nie, powiadam wam, raczej podział, bo odtąd będzie pięciu w jednym domu podzielonych, trzech przeciwko dwom i dwóch przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi i syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce i córka przeciwko matce, teściowa przeciwko swojej synowej i synowa przeciwko swojej teściowej. Mówił do ludu: gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie: ulewa nadchodzi. Jest tak. I gdy wiatr wiejący od południa, mówicie: upał będzie. Jest tak. Obłudnicy, oblicze ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, natomiast tego czasu nie rozpoznajecie. A dlaczego sami z siebie nie potraficie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędu, już w drodze zadaj sobie trud, aby być pojednanym z nim, aby cię czasem nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia nie poddał poborcy, a poborca nie wrzucił cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz do ostatniej monety. Ewangelia według Łukasza, rozdział 13. Byli tam w tym czasie obecni tacy, którzy opowiedzieli mu o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z krwią ich ofiar. Jezus odpowiedział im: czy wydaje wam się, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków, że tak ucierpieli? O nie, mówię wam, jeśli się nie uznacie za grzeszników, wszyscy podobnie poginiecie. Albo tych 18, na których upadła wieża w Syloe i zabiła ich, czy wydaje się wam, że oni byli większymi grzesznikami od wszystkich ludzi mieszkających w Jerozolimie? O nie, mówię wam, jeśli się nie uznacie za grzeszników, wszyscy tak samo poginiecie. Powiedział im to podobieństwo. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł więc i szukał na nim owocu, a nie znalazł. Wtedy powiedział do winogrodnika: oto przez 3 lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie i nie znajduję. Wytnij je, bo po co czyni ziemię bezużyteczną? On jednak odpowiedział mu: panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może przyniesie owoc, a jeśli nie, wytniesz je w przyszłości. Nauczał w pewnej synagodze w dzień odpoczynku.
Była tam kobieta, która miała ducha słabości od 18 lat. Była tak pochylona, że nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją ujrzał, zawołał do siebie i powiedział jej: Kobieto, uwolniona jesteś od swojej słabości. Gdy włożył na nią ręce, od razu wyprostowała się i chwaliła Boga. Przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrawiał w dzień odpoczynku, powiedział do ludzi: Jest 6 dni, w które trzeba pracować, w te więc dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień odpoczynku. Wtedy Pan odpowiedział mu: Obłudniku, czy każdy z was w dzień odpoczynku nie odwiązuje swojego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, którą szatan związał już 18 lat, nie może być rozwiązana z tych więzów w dzień odpoczynku? Gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy. Cały lud radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, które wykonywał. Wtedy powiedział: Do czego podobne jest Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu. Rosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebiańskie zagnieździły się w jego gałęziach. Powiedział ponownie: Do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który wzięła kobieta i zmieszała z 3 miarami mąki, aż całe się zakwasiło. Chodził po miastach i miasteczkach, nauczał i kierował się ku Jerozolimie. Powiedział mu pewien człowiek: Panie, czy niewielu będzie zbawionych? A on powiedział do nich: Dążcie do tego, aby wejść przez ciasną bramę, bo powiadam wam, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Skoro wstanie gospodarz i zamknie drzwi, wówczas zaczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on odpowie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy przed twoim obliczem. Nauczałeś na naszych ulicach. A on powie: Mówię wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, ponieważ ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie na zewnątrz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu, zachodu, północy i południa, a położą się przy stole w Królestwie Bożym. Oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Tego dnia przystąpili niektórzy faryzeusze, mówiąc mu: Wyjdź i idź stąd, bo Herod chce cię zabić. Powiedział im: Idźcie powiedzieć temu lisowi: Oto dziś i jutro wyganiam demony i uzdrawiam, a 3. dnia dokończę. Muszę jednak dziś, jutro i pojutrze odbyć drogę, bo niemożliwe jest, aby prorok miał zginąć poza Jerozolimą. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy posyłani są do ciebie. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokosz zgromadza kurczęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom będzie zostawiony pusty. Zaprawdę powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Ewangelia według Łukasza, rozdział 14. Z
Stało się, gdy Jezus wszedł w dzień odpoczynku do domu jednego z przywódców faryzeuszy, aby zjeść chleb, że oni uważnie go śledzili. Oto zjawił się pewien człowiek z puchliną wodną. Jezus odpowiedział do znawców prawa i do faryzeuszy, czy wolno w dzień odpoczynku uzdrawiać, a oni milczeli. Wtedy on ujął go, uzdrowił i odesłał. Odpowiedział do nich, kto z was, gdy jego osioł albo wół wpadnie do studni, szybko nie wyciągnie go w dzień odpoczynku. I nie mogli mu na to nic odpowiedzieć. Widząc, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział zaproszonym podobieństwo. Jeśli jesteś przez kogoś zaproszony na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś zacniejszy nie został przez niego zaproszony. I przyszedłby ten, który ciebie i jego zaprosił i powiedziałby ci, daj temu miejsce i wtedy zająłbyś ze wstydem ostatnie miejsce. Gdybyś był zaproszony, usiądź na ostatnim miejscu, aby gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powiedział, przyjacielu, siądź wyżej. Wtedy będziesz miał chwałę wobec wszystkich współsiedzących z tobą. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A mówił i temu, który go zaprosił, gdy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie wzywaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i stałoby się to twoją odpłatą. Gdy wyprawiasz ucztę, wezwij ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Będziesz błogosławiony, gdyż nie mają czym ci odpłacić, będzie ci bowiem odpłacone w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. A słysząc to, jeden ze współsiedzących powiedział mu, błogosławiony, który będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. A on mu powiedział, pewien człowiek wyprawił wielką wieczerzę i wielu zaprosił. A on mu powiedział, pewien człowiek wyprawił wielką wieczerzę i wielu zaprosił. Posłał swojego sługę w godzinie wieczerzy, żeby powiedzieć zaproszonym, pójdźcie, bo wszystko jest już gotowe. Zaczęli się wszyscy wymawiać. Pierwszy powiedział mu, nabyłem nieruchomość, muszę iść i ją oglądać. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi powiedział, nabyłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Inny powiedział, pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść. Wrócił sługa i opowiedział to swojemu panu. Wtedy rozgniewał się gospodarz i powiedział słudze, wyjdź prędko na place i ulice miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Powiedział sługa, panie, stało się jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Powiedział pan do sługi, wyjdź na drogi między zagrody i przymuś ludzi, by przyszli, aby napełniony był mój dom. Bo powiadam wam, że żaden z tych mężów, którzy zostali zaproszeni, nie skosztuje mojej wieczerzy. Gdy szło za nim wiele ludzi, obrócił się i powiedział do nich, jeśli ktoś przyszedłby do mnie, a nie nienawidziłby swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet i swojego życia, nie może być moim uczniem. Ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztu, czy ma za co ją dokończyć? Aby czasem, gdy założy fundament i nie będzie mógł dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć.
albo jaki król, jadąc na wojnę z drugim królem, nie usiądzie i nie naradzi się, czy w 10 000 ludzi stawi czoła temu, który ma 20 000 przeciwko niemu. A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wyprawia do niego posłów, prosząc o pokój. Tak i każdy z was, kto nie zrezygnowałby ze wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym będzie się przyprawiać? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzucają taką na zewnątrz. Niech słucha, kto ma uszy do słuchania. Ewangelia według Łukasza, rozdział 15. Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze i skrybowie szemrali, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Powiedział im to podobieństwo, kto z was, mając 100 owiec, gdy straci jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? Gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się. Po przyjściu do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, że będzie więcej radości w niebie z jednego upamiętującego się, uznającego się za grzesznego, niż z niezamierzających się upamiętać 99 uważających się za sprawiedliwych. Albo która kobieta, mając 10 drachm, jeśli straciłaby jedną drachmę, nie zapala świecy i nie zamiata domu, pilnie szukając, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc, radujcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, powiadam wam, będzie radość przed aniołami Bożymi z jednego, który się upamięta, uznając się za grzesznika. Nadto powiedział, pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział młodszy z nich do ojca, ojcze, daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił im to, co posiadał. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Roztrwonił tam swoją majątność, żyjąc rozwiąźle. Gdy wszystko stracił, nastał wielki głód w tym kraju, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przyłączył się do jednego z obywateli tego kraju. On posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął napełnić brzuch swój strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Następnie, wejrzawszy w siebie, powiedział, ginę tu z powodu z głodu, podczas gdy wielu najemników mojego ojca ma dosyć chleba. Stanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń ze mnie jednym ze swoich najemników. Wstał i poszedł do swojego ojca, gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Zlitował się, wybiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. Powiedział mu syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą. Nie jestem już godny, aby nazywano mnie twoim synem. Ojciec powiedział do swoich niewolników, przynieście najlepszą szatę i obleczcie go. Dajcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie je, abyśmy jedząc się weselili.
bo ten mój syn był umarły, a ożył, zaginął, a się odnalazł. I zaczęli się weselić. A jego starszy syn był na polu. Gdy zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał jednego ze sług i pytał się, co się dzieje. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie je, abyśmy jedząc się weselili, bo ten mój syn był umarły, a ożył, zaginął, a się odnalazł. I zaczęli się weselić, a jego starszy syn był na polu. Gdy zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał jednego ze sług i pytał się, co się dzieje. A on mu powiedział, przyszedł twój brat, a twój ojciec zabił utuczone ciele, bo odzyskał go zdrowego. On rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec wyszedł i go prosił. A on odpowiedział ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania. Nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym radował się ze swoimi przyjaciółmi. Gdy natomiast przyszedł twój syn, ten, który przepuścił twój majątek z nierządnicami, dla niego zabiłeś utuczone ciele. A on powiedział mu, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co jest moje, jest i twoje. Jednak trzeba było się weselić i radować, że twój brat był umarły, a ponownie ożył, zaginął, a się odnalazł. Ewangelia według Łukasza, rozdział 16. Mówił też do swoich uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a ten był oskarżony przed nim o to, że roztrwonił jego dobra. Gdy go zawołał, powiedział mu, co to słyszę o tobie, zdaj rachunek ze swojego zarządu. Już nie będziesz mógł być zarządcą. Powiedział zarządca do samego siebie, co uczynię, gdy pan mój odbierze mi zarząd. Kopać nie mogę, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu. Zawoławszy do siebie każdego z dłużników swojego pana, powiedział pierwszemu, ile jesteś winien mojemu panu? A on powiedział, 100 baryłek oliwy. Powiedział mu, weź swoje kwity, usiądź i szybko napisz 50. Następnie drugiemu powiedział, ile jesteś winien? On mu powiedział, 100 korców pszenicy. Powiedział mu, weź swoje kwity i napisz 80. I pochwalił pan niesprawiedliwego zarządcę, że uczynił roztropnie, bo w rodzaju swoim synowie tego wieku roztropniejsi są od synów światłości. I ja wam mówię, czyńcie sobie przyjaciół niesprawiedliwym majątkiem, aby gdy skończy się, przyjęli was do wiecznych namiotów. Kto jest wierny w małej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w małej jest niesprawiedliwy, jest i w wielkiej niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwym bogactwie nie byliście wierni, kto powierzy wam prawdziwe? Jeśli nie byliście wierni w cudzym, kto da wam własne? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, gdyż jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymać, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i majątkowi. Tego wszystkiego słuchali faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Powiedział im, wy jesteście tymi, którzy sami siebie uznajecie za sprawiedliwych przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca, bo co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.
Do czasów Jana było prawo i prorocy. Od tego czasu zwiastowane jest Królestwo Boże i każdy się do niego wdziera przemocą. Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż odpaść jednej kresce u litery prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę i inną pojmuje, cudzołoży. A kto oddaloną przez męża poślubia, cudzołoży. A był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i delikatny len i codziennie wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak o imieniu Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Pragnął nasycić się odpadkami, które spadały ze stołu bogacza, a psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł ten żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. Gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł swoje oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swojego palca w wodzie i ochłodził mój język, bo cierpię w tym płomieniu. Powiedział Abraham: Dziecko, wspomnij, że ty otrzymałeś swoje dobro za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło. On tutaj jest pocieszony, a ty cierpisz. Oprócz tego wszystkiego między nami i wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. On powiedział: Proszę cię, ojcze, abyś go posłał do domu mojego ojca. Mam pięciu braci, niech zaświadczy im, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Abraham powiedział mu: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. On powiedział: Nie, ojcze Abrahamie, jeśli natomiast ktoś z umarłych do nich pójdzie, upamiętają się. Powiedział mu: Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby też ktoś z martwych wstał, nie uwierzą. Ewangelia według Łukasza, rozdział 17. Powiedział do uczniów: Jest niemożliwe, aby nie miało postępować zepsucie, ale biada temu, przez kogo postępuje. Lepiej by było, aby zawieszono kamień młyński u jego szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał doprowadzić do zepsucia jednego z tych małych. Uważajcie na siebie, a jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie twój brat, upomnij go, a jeśli upamięta się, odpuść mu. Jeśli zawiniłby przeciwko tobie 7 razy w ciągu dnia i 7 razy w ciągu dnia zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję, odpuść mu. Powiedzieli apostołowie Panu: Dodaj nam wiary. Powiedział Pan: Jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: Bądź wyrwane z korzeniami i zasadzone w morzu, aby was usłuchano. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu zaraz, gdy wróci z pola: Pójdź i połóż się przy stole? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerze, przepasz się i służ mi, aż się najem i napiję, a potem i ty jedz i pij? Czy dziękuję słudze za to, że uczynił to, co mu rozkazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co powinniśmy byli uczynić, wykonaliśmy. Idąc do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. Gdy wchodził do jednego miasteczka, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. Ci podnieśli swój głos: Jezusie, nauczycielu, zmiłuj się nad nami. On natomiast, gdy ich ujrzał, powiedział im: Idźcie, ukażcie się kapłanom. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich natomiast, gdy ujrzał, że został uzdrowiony, wrócił się wielkim głosem, chwaląc Boga. Padł na swoje oblicze u jego nóg, dziękując mu, a był on Samarytaninem. Jezus odpowiedział mu: Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9?
Czy żaden nie znalazł się, kto wróciłby i dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Powiedział mu, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zapytany natomiast przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, nie powiedzą oto tu albo jest tam, bo oto Królestwo Boże jest pośród was. Do uczniów powiedział, przyjdą czasy, że będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Powiedzą wam, oto tu, oto jest tam, nie idźcie tam, ani nie naśladujcie ich. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie i świeci od jednej strony pod niebem, aż do drugiej strony pod niebem, tak będzie z Synem Człowieczym w swoim dniu. Najpierw trzeba, aby wiele wycierpiał i został odrzuconym przez to plemię. Jak było za dni Noego, tak będzie też za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do tego dnia, kiedy wszedł Noe do arki, przyszedł potop i wytracił wszystkich. Podobnie też, jak stało się za dni Lota. Jedli, pili, nabywali, sprzedawali, sadzili, budowali. Natomiast tego dnia, którego wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, kto będzie na dachu, a rzeczy jego w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. Kto będzie na polu, niech się nie wraca. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie chciał życie swoje zachować, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy będzie dwóch na jednym łóżku. Jeden zostanie schwytany, a drugi wypuszczony. Dwie będą mleć ze sobą. Jedna zostanie schwytana, a druga wypuszczona. Odpowiedzieli mu, gdzie panie? A on im powiedział, gdzie zwłoki, tam zgromadzą się orły. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. Ewangelia według Łukasza. Powiedział im też podobieństwo o tym, że zawsze potrzeba się modlić i nie ustawać. W jednym mieście był pewien sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z człowiekiem. Była też w tym mieście pewna wdowa, która przychodziła do niego mówiąc, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem i przez pewien czas nie chciał. Potem powiedział sobie, chociaż się nie boję Boga i nie liczę się z człowiekiem, to jednak ponieważ ta wdowa przysparza mi trudu, wezmę ją w obronę, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Pan powiedział, posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, wołających do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Powiedział także do tych, którzy ufali sami w sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się sam w sobie modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni, albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet swoich oczu podnieść w niebo, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, okaż miłosierdzie mi grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony do swojego domu, a nie tamten, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przynoszono też do niego niemowlęta, aby się ich dotknął. Widząc to, uczniowie odpędzali ich. Jezus, przywoławszy je, powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę mówię wam, ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego.
Pytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne? Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz polecenia? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci twojego ojca i twoją matkę. A on powiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości. Jezus, słysząc to, powiedział mu: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie i przyjdź tu i chodź za mną. On, słysząc to, bardzo się zasmucił, był bowiem bardzo bogaty. Gdy Jezus ujrzał go, tak bardzo zasmuconego, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wtedy powiedzieli ci, którzy to słyszeli: Kto może być zbawiony? On powiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Powiedział Piotr: Oto my wszystko opuściliśmy i poszliśmy za tobą. A on powiedział im: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci, dla Królestwa Bożego, kto nie odbierze daleko więcej w obecnym czasie, a w przyszłym wieku życia wiecznego. Wziął 12 i powiedział im: Oto idziemy do Jerozolimy. Wypełni się wszystko, co jest napisane przez proroków o Synu Człowieczym. Bo będzie wydany poganom, będzie wyśmiany, znieważony i opluty. Ubiczują go i zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni nic z tego nie zrozumieli. Było to słowo zakryte przed nimi i nie pojęli tego, co było powiedziane. Gdy zbliżał się do Jerycha, pewien ślepy siedział przy drodze żebrząc. Słysząc, że lud przechodził, pytał, co się dzieje. Powiedziano mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Zawołał: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Idący wcześniej uciszali go, aby milczał, tym bardziej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Gdy Jezus stanął, kazał go przyprowadzić do siebie, a gdy się przybliżył, spytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On powiedział: Pań, abym przejrzał. Jezus mu powiedział: Przejrzyj, wiara twoja cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Cały lud, widząc to, oddał chwałę Bogu. Ewangelia według Łukasza, rozdział 19. Potem wszedł i przechodził przez Jerycho. Zacheusz, będący przełożonym nad celnikami, był bogaty. Chciał widzieć Jezusa, kto to jest, i nie mógł z powodu tłumu ludzi, bo był niski. Pobiegł naprzód, wszedł na sykomorę, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. Gdy przyszedł na to miejsce, spojrzał Jezus w górę i gdy go ujrzał, powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł pośpiesznie i przyjął go z radością. Widząc to, wszyscy szeptali: Do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zacheusz natomiast stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę swoich zasobów daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję to czterokrotnie. Jezus powiedział mu: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, dlatego że on też jest synem Abrahama. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Gdy oni słuchali tego, powiedział im jeszcze podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a im wydawało się, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Pewien człowiek szlachetnego rodu pojechał do dalekiej krainy.
żeby objąć dla siebie królestwo i powrócić. Zawołał 10 swoich sług, dał im 10 min i powiedział do nich: inwestujcie je, aż przyjdę. Jego obywatele nienawidzili go i wysłali za nim wiadomość: nie chcemy, aby on królował nad nami. Gdy wrócił po przyjęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile każdy zyskał na inwestowaniu. Przyszedł pierwszy, mówiąc: panie, twoja mina zarobiła 10 min. Powiedział mu: dobrze, sługo dobry, dlatego że byłeś wierny w najmniejszym, miej władzę nad 10 miastami. Przyszedł drugi, mówiąc: panie, twoja mina zarobiła 5 min. Temu też powiedział: bądź nad 5 miastami. Następny przyszedł, mówiąc: panie, oto twoja mina, którą miałem schowaną w chustce. Bałem się ciebie, że jesteś człowiekiem srogim, że podnosisz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Powiedział mu: za słowa z twoich ust sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem srogim, podnoszę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego nie oddałeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Powiedział tym, którzy stali obok: weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma 10 min. Powiedzieli mu: panie, ma 10 min. Powiadam wam, że każdemu, który ma, będzie dane, a temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Ponadto moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przede mną. Gdy to powiedział, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii ku górze zwanej Oliwną, posłał dwóch ze swoich uczniów, mówiąc: idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a gdy wejdziecie do niego, znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym żaden człowiek nigdy nie siedział. Odwiążcie i przyprowadźcie. Jeśli ktoś spytałby was, dlaczego go odwiązujecie, tak mu powiecie: pan go potrzebuje. Odeszli ci, którzy byli posłani, i znaleźli, jak im powiedział. Gdy odwiązywali osiołka, powiedzieli jego panowie do nich: dlaczego odwiązujecie osiołka? Oni powiedzieli: pan go potrzebuje. Przyprowadzili go do Jezusa, włożyli swoje szaty na osiołka i posadzili Jezusa na nim. Gdy on jechał, słali swoje szaty na drodze. Gdy przybliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęło całe mnóstwo uczniów głośno, radując się, chwalić Boga za wszystkie przejawy mocy, które widzieli. Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Niektórzy z faryzeuszy spośród ludu powiedzieli do Niego: nauczycielu, zgrom swoich uczniów. On odpowiedział im: powiadam wam, jeśli ci umilkną, krzyczeć będą kamienie. Gdy przybliżył się, ujrzał miasto i zapłakał nad nim, mówiąc: o, gdybyś poznało i ty w tym dniu, co służy ku twojemu pokojowi. Teraz jednak zakryte jest to przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy otoczą cię twoi nieprzyjaciele wałem, oblegną i ścisną cię zewsząd. Zniszczą cię i twoje dzieci w tobie i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego że nie poznałeś czasu swojego nawiedzenia. Gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali, mówiąc do nich: napisano, dom mój jest domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Nauczał każdego dnia w świątyni, a arcykapłani, skrybowie i ważniejsi spośród ludu szukali sposobu, aby go zabić, lecz nie znajdowali nic, co mogliby mu uczynić, bo cały lud garnął się do niego, słuchając go. Ewangelia według Łukasza, rozdział 20.
Pewnego dnia, gdy nauczał lud świątyni i głosił Ewangelię, nadeszli arcykapłani i skrybowie ze starszymi. Powiedzieli do niego: powiedz nam, jakim prawem to czynisz, albo kim jest ten, kto dał ci to prawo. On odpowiedział do nich: spytam was o jedną rzecz. Powiedzcie mi, chrzest Jana był z nieba czy z ludzi? Rozmawiali o tym między sobą. Jeśli powiemy z nieba, powie, dlaczego zatem nie uwierzyliście mu. Jeśli natomiast powiemy z ludzi, cały lud nas ukamienuje, ponieważ są przekonani, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli, że nie wiedzą, skąd był. Jeśli natomiast powiemy z ludzi, cały lud nas ukamienuje, ponieważ są przekonani, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli, że nie wiedzą, skąd był. Jezus odpowiedział im: i ja wam nie powiem, jakie prawo mam to czyniąc. Zaczął do ludu mówić to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i oddał ją w dzierżawę, po czym opuścił kraj na dłuższy czas. We właściwym czasie posłał sługę do dzierżawców, aby mogli mu dać owoc winnicy, ale rolnicy pobili go i odesłali z niczym. Ponownie posłał drugiego sługę, ale oni tego także pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Ponownie posłał trzeciego, ale oni tego również poranili i wyrzucili. Powiedział pan winnicy: co uczynię? Poślę swojego umiłowanego syna, może go zobaczą i uszanują. Gdy go ujrzeli, dzierżawcy rozmyślali między sobą, mówiąc: to jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wyrzucili go z winnicy i zabili. Co więc uczyni im pan winnicy? Przyjdzie i wygubi tych dzierżawców, a winnicę udostępni innym. Słysząc to, powiedzieli: oby się tak nie stało. On spojrzał na nich i powiedział: co więc znaczy to, co napisano? Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zetrze go. Starali się arcykapłani i skrybowie o to, aby go pojmać w tej godzinie, ale bali się ludu, bo poznali, że przeciwko nim powiedział to podobieństwo. Śledząc go, posłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mogliby złapać go za jego słowo, aby wydać go przywódcom i władzy namiestnika. Pytali go: nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz, nie masz względu na osobę. Zgodnie z prawdą nauczasz Bożej drogi. Czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie? On, znając ich podstęp, powiedział do nich: dlaczego mnie kusicie? Pokażcie mi denara, czy ją ma podobiznę i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Powiedział im: oddawajcie więc, co jest Cezara, Cezarowi, a co jest Boga, Bogu. Nie mogli w obecności ludzi złapać go za jego słowo. Zadziwieni jego odpowiedzią umilkli. Przyszli niektórzy z Saduceuszy, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu. Pytali go: nauczycielu, Mojżesz napisał do nas, że jeśli czyjś żonaty brat umrze bezdzietnie, to jego brat ma pojąć jego żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Było zatem siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął drugi tę żonę i umarł bezdzietny.
Poją ją trzeci tak samo i wszyscy, każdy z tych siedmiu, nie pozostawiając dzieci, pomarli. Po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, którego z nich będzie żoną, skoro siedmiu miało ją za żonę? Jezus odpowiedział im, synowie tego wieku zawierają małżeństwa i są poślubiani. Osoby natomiast godne dostąpienia tego wieku i powstania spośród umarłych nie będą poślubiani ani nie będą zawierać małżeństw, bo też umrzeć już nie mogą, gdyż równi są aniołom, a są synami Bożymi, będąc synami zmartwychwstania. A że umarli, powstaną, to także Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg więc nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Niektórzy ze skrybów odpowiedzieli, nauczycielu, dobrze odpowiedziałeś. I nie śmieli go więcej o nic pytać. Powiedział do nich, jak to jest, że mówią, że Chrystus jest synem Dawida. Sam Dawid mówi w księdze psalmów, powiedział Pan mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich nóg. Dawid nazywa go Panem, więc w jaki sposób jest jego synem? Gdy słuchał go cały lud, powiedział swoim uczniom, strzeżcie się skrybów, którzy lubią chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, pierwszych miejsc w synagogach i na ucztach, pożerają domy wdów i znani są z długich modlitw, ci poniosą cięższy wyrok. Ewangelia według Łukasza, rozdział 21. Patrząc, ujrzał bogatych, wrzucających dary do skarbca. Ujrzał też jedną ubogą wdowę, wrzucającą tam dwa drobne pieniążki. Powiedział, prawdziwie powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła niż ci wszyscy. Oni wszyscy z tego, co im zbywało, dołożyli do darów bożych, ale ona z potrzeby swojej wrzuciła wszystko, co miała. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest ozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział, przyjdą dni, które z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który nie zostałby rozwalony. Pytali go, nauczycielu, kiedy to będzie? Jaki jest znak, kiedy ma się to stać? On powiedział, baczcie, abyście nie byli zwiedzeni, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem oraz czas się przybliżył. Nie udawajcie się za nimi. Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie lękajcie się, to musi się stać najpierw, ale nie natychmiast nastąpi koniec. Wtedy mówił im, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, głód, zaraza, zjawiska budzące strach i znaki wielkie z nieba. Przed tym wszystkim złapią was i będą prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzienia. Poprowadzą przed królów i przed namiestników ze względu na moje imię. To spotka was dla złożenia świadectwa. Dlatego zachowajcie to w swoich sercach, aby nie przygotowywać wcześniej, jak macie się bronić. Ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani sprzeciwić się jej wszyscy wasi przeciwnicy. Będziecie też wydani przez rodziców, braci, krewnych, przyjaciół i zabiją niektórych z was. Będziecie w nienawiści u wszystkich dla mojego imienia. Nawet włos z waszej głowy nie zginie. Przez cierpliwą wytrwałość zyskujecie swoje dusze.
Gdy ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, to wiedzcie, że przybliżyło się jego spustoszenie. Wtedy ci, którzy są w Judzie, niech uciekają w góry, a ci, którzy są w jego środku, niech wyjdą. Ci zaś, którzy są w kraju, niech do niego nie wchodzą. Bo to są dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisano. Biada ciężarnym i karmiącym w tamte dni. Będzie wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem. Padną od ostrza miecza i będą zabrani w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan. Będą znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów, ryk morza i toczące się fale. Ludzie będą mdleć ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na ziemię, bo moce niebiańskie zostaną poruszone. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy się to zacznie dziać, spoglądajcie w górę i podnoście swoje głowy, dlatego że zbliża się wasze odkupienie. Powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy już pączkują, to widząc sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to plemię, aż wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Strzeżcie się, aby czasem wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o życie, aby na was nagle nie przyszedł ten dzień. Przyjdzie jak sidło na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli w stanie uciec od tego wszystkiego, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym. W dzień nauczał w świątyni, a w nocy wychodził i spędzał noc na górze zwanej Oliwną. Wszyscy ludzie wcześnie rano schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni. Ewangelia według Łukasza, rozdział 22. Przybliżało się święto prześników, zwane Paschą. Szukali sposobu arcykapłani i skrybowie, jakby go zabić. Bali się bowiem ludu, w Judasza zwanego Iskariotą, jednego z liczby 12, wstąpił szatan. Ten więc odszedł i umówił się z arcykapłanami i przełożonymi straży, jakby go im wydać. Uradowali się i umówili się z nim, że mu dadzą pieniądze. Zgodził się, szukając sposobności, aby im go wydać z dala od ludu. Nadszedł dzień prześników, w którym miał być zabity baranek paschalny. Posłał Piotra i Jana, mówiąc, idźcie i przygotujcie nam baranka paschalnego, abyśmy go spożyli. Oni powiedzieli mu, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali. On powiedział do nich, oto, gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Powiedzcie gospodarzowi domu, nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka paschalnego ze swoimi uczniami. On wam wskaże dużą, umeblowaną salę na piętrze. Tam przygotujcie. Odeszli więc, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali baranka paschalnego. Gdy przyszła godzina, zajął miejsce u stołu, a z nim 12 apostołów. Powiedział do nich, gorąco pragnąłem spożyć z wami tę paschę przed moją męką, bo mówię wam, że go więcej
Nie będę jeść, aż wypełni się w Królestwie Bożym. Wziął kubek, podziękował i powiedział: weźcie to i podzielcie między siebie. Powiadam wam, nie będę odtąd pił z owocu winnej latorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: to jest moje ciało, które za was jest dawane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie kubek, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kubek to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Oto ręka tego, który mnie wydaje, ze mną jest u stołu. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, tak jak postanowiono, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli pytać jeden drugiego, kto z nich miałby to uczynić. Wszczął się też spór między nimi o to, kto z nich wydaje się największy. On powiedział im: królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi mają władzę, zostają nazywani dobroczyńcami. Wy natomiast nie tak, lecz kto większy jest między wami, niech będzie jak młodszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jak ten, kto służy. Kto bowiem jest większy, czy ten, kto jest u stołu, czy ten, który służy? Czy nie ten, kto jest u stołu? Pośrodku was ja jestem jako ten, który służy. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali ze mną w moich pokusach. Przekazuję wam, jak mi przekazał Ojciec mój, królestwo, abyście jedli i pili u mojego stołu w moim królestwie i siedzieli na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, aby was przesiać jak pszenicę. Prosiłem za tobą, aby nie zawiodła wiara twoja, a ty, gdy kiedyś przywrócony będziesz, utwierdzaj braci twoich. On powiedział mu: Panie, gotów jestem i z tobą, i do więzienia, i na śmierć. A on powiedział: powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kogut, a ty trzykrotnie zaprzesz się, że mnie znasz. Powiedział im: gdy posyłałem was bez sakiewki, bez torby i bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni powiedzieli: niczego. Wtedy powiedział im: ale teraz, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją suknię i nabędzie go. Bo powiadam wam, że musi się wypełnić jeszcze na mnie to, co napisano: ze złoczyńcami został policzony, bo spełnia się to, co o mnie napisano. A oni powiedzieli: Panie, oto tutaj dwa miecze. On powiedział im: wystarczy. Gdy wyszedł, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a szli z nim jego uczniowie. Gdy był na miejscu, powiedział im: módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia, upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kubek, jednak nie moja wola, lecz twoja wola niech się stanie. Ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Będąc w boju, jeszcze usilniej modlił się, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Wstawszy od modlitwy, przyszedł do swoich uczniów i znalazł ich śpiącymi ze smutku.
Powiedział im, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Gdy jeszcze to mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden z 12, szedł przed nimi i zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus powiedział mu, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Widząc ci, którzy byli wokół niego, co miało się stać, powiedzieli mu, Panie, czy mamy bić mieczem? Uderzył jeden z nich, sługę arcykapłana, i uciął mu prawe ucho. Jezus odpowiedział, dosyć tego, dotknął się jego ucha i go uzdrowił. Jezus powiedział do arcykapłanów i do przełożonych straży świątyni i do starszych, którzy przybyli do niego, jak po przestępcę wyszliście z mieczami i z kijami, gdy codziennie byłem z wami w świątyni, nie wyciągnęliście na mnie rąk, ale to jest wasza godzina i moc ciemności. Gdy go pojmali, poprowadzili i wprowadzili do domu arcykapłana, a Piotr z daleka szedł za nim. Gdy na środku dziedzińca rozniecili ognisko, usiedli razem i Piotr usiadł między nimi. Ujrzała go jedna służąca siedzącego przy ognisku i pilnie przypatrzyła się jemu i powiedziała. I ten był z nim. On zaparł się go, mówiąc, kobieto, nie znam go. Po chwili ujrzał go drugi i powiedział, ty też jesteś z nich. Ale Piotr powiedział, człowieku, nie jestem. Gdy upłynęło około godziny, ktoś inny twierdził, prawdziwie i ten był z nim, bo także jest Galilejczykiem. Piotr powiedział, człowieku, nie wiem, co mówisz. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. Pan obrócił się i utkwił swój wzrok w Piotrze. Przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak mu powiedział, zanim kogut dzisiaj zapieje, zaprzesz się mnie trzy razy. Wyszedł Piotr na zewnątrz i gorzko płakał. Mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego i bili Go. Zasłonili Mu oczy i bijąc Go w twarz, pytali się, prorokuj, kto Ciebie uderzył? Wiele innych bluźnierstw mówili przeciwko Niemu. Gdy nastał dzień, zeszli się starsi ludu, arcykapłani i skrybowie i przyprowadzili Go przed trybunał, mówiąc, czy Ty jesteś Chrystusem? Powiedz nam. Powiedział im, jeśli wam powiem, nie uwierzycie. Jeśli zapytam, nie odpowiecie mi i nie wypuścicie mnie. Odtąd Syn Człowieczy będzie siedział na prawicy mocy Bożej. Powiedzieli wszyscy, ty więc jesteś Synem Bożym? On powiedział do nich, tak jak mówicie, ja jestem. Oni powiedzieli, na co jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami je przecież usłyszeliśmy z jego ust. Ewangelia według Łukasza, rozdział 23. Gdy powstało, całe ich grono przyprowadzili go do Piłata i zaczęli go oskarżać. Stwierdziliśmy, że to jest ten, który zwodzi lud. Zakazuje na cesarza podatki płacić, o sobie mówiąc, że jest Chrystusem, królem. Pytał go Piłat, ty jesteś królem Żydów? Odpowiedział mu, ty mówisz. Powiedział Piłat do arcykapłanów i do ludu, nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Oni bardziej napierali. Podburza lud, nauczając po całej ziemi judzkiej, zaczął od Galilei i dotarł aż dotąd. Piłat, słysząc o Galilei, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem? Gdy dowiedział się, że podlegał władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który także w te dni był w Jerozolimie. Herod, gdy ujrzał Jezusa, bardzo się ucieszył, bo go od dawna pragnął widzieć, dlatego że wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez niego uczyniony. Pytał go wielokrotnie, ale on mu ani razu nie odpowiedział. Arcykapłani i skrybowie stali gwałtownie go oskarżając. Herod ze swoimi żołnierzami, wystawiwszy go na pośmiewisko i wyszydziwszy go, włożył na niego wspaniałą szatę i odesłał go do Piłata. Stali się Piłat i Herod w tym dniu przyjaciółmi, bo wcześniej byli sobie wrogami. Piłat zwołał arcykapłanów i przełożonych i lud.
Powiedział do nich, przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako zwodziciela ludu, a oto ja po przesłuchaniu go wobec was żadnej z win nie znalazłem w tym człowieku, o którego oskarżacie. Herod również nie, bo odesłał go do nas. On nie uczynił nic takiego, co zasługiwałoby na śmierć. Dlatego ukarawszy go wypuszczę. Musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto. Zaczęli więc wszyscy razem krzyczeć, strać tego, a wypuść nam Barabasza. Został on wtrącony do więzienia z powodu jakiegoś rozruchu w mieście i zabójstwa. Wtedy Piłat ponownie mówił do nich, chcąc wypuścić Jezusa. W odpowiedzi oni wołali, mówiąc, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Po raz trzeci powiedział do nich, co więc złego ten uczynił. Nie znalazłem w nim żadnej z win, z powodu których zasługiwałby na śmierć. Dlatego ukarzę go i wypuszczę. Oni jednak napierali głośno, żądając, aby został ukrzyżowany. Zmagały się głosy ich i arcykapłanów. Piłat wydał wyrok, aby stało się według ich żądania. Wypuścił im tego, który był wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, o którego prosili, a Jezusa oddał na ich wolę. Gdy go prowadzili, pochwycili niejakiego Szymona Cyrenejczyka idącego z pola, włożyli na niego krzyż, aby niósł za Jezusem. Szło za nim wielkie mnóstwo ludu, w tym kobiet, które go opłakiwały i lamentowały nad nim. Jezus obrócił się do nich i powiedział, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi. Nadchodzą dni, kiedy będą mówić, błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić górom, spadnijcie na nas, a pagórkom skryjcie nas. Jeśli dzieje się to na zielonym drzewie, to co stanie się na suchym? Prowadzono też innych dwóch przestępców, aby razem z nim zostali straceni. Gdy przyszli na miejsce zwane miejscem czaszek, tam go ukrzyżowali i przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej. Jezus powiedział, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy rozdarli jego szaty, rzucali o nie losy. Lud stał, przypatrując się. Przywódcy naśmiewali się z niego. Innych ratował, niech ratuje samego siebie. Jeśli on jest Chrystusem wybranym Boga. Naśmiewali się też z niego żołnierze, podchodząc i podając mu ocet. Mówili, jeśli ty jesteś królem Żydów, ratuj samego siebie. Był też napis nad nim z liter greckich, łacińskich i hebrajskich. Ten jest królem Żydów. Jeden z powieszonych przestępców ubliżał mu. Jeśli ty jesteś Chrystusem, ratuj samego siebie i nas. Odpowiadając, drugi karcił go. Czy ty nie boisz się Boga, chociaż taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas sprawiedliwie, bo godną zapłatę za swoje czyny odbieramy, ale ten nie uczynił nic złego. Powiedział do Jezusa, Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. Jezus mu powiedział, zaprawdę ci mówię, będziesz ze mną dzisiaj w raju. Było około 6:00, a stała się ciemność na całej ziemi aż do godziny 9:00. Zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Jezus, zawoławszy bardzo głośno, powiedział, Ojcze, w Twoje ręce składam mojego ducha. Gdy to powiedział, oddał ducha. Widząc setnik, co się stało, oddał chwałę Bogu. Zaprawdę, człowiek ten był sprawiedliwy.
Cały lud, który zszedł się na to widowisko, widząc, co się stało, wracał, bijąc się w piersi. Stali z daleka wszyscy jego znajomi i kobiety, które za nim przyszły z Galilei, przypatrując się temu. Mąż o imieniu Józef, który był członkiem rady, człowiek dobry i sprawiedliwy z Arymatei, miasta Judei, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, który nie głosował za postanowieniem rady i ich czynem, ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Zdjął je, obwinął w prześcieradło i złożył je w grobowcu wykutym w skale, którym jeszcze nikt nigdy nie był położony. Był to dzień przygotowania i nastawał dzień odpoczynku. Poszły za nim też kobiety, które razem z nim przyszły z Galilei, oglądając grobowiec i jak było położone jego ciało. Gdy wróciły, przygotowały wonności i pachnidła, a według polecenia w dzień odpoczynku zaniechały tego. Ewangelia według Łukasza, rozdział 24. Pierwszego dnia po dniu odpoczynku, bardzo rano, przyszły do grobowca, niosąc wonności, które przygotowały, a były też i inne z nimi. Znalazły kamień odtoczony od grobowca. Gdy weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były tym zaniepokojone, dwaj mężowie stanęli obok nich w lśniących szatach. One natomiast bały się i schyliły twarz ku ziemi, a wtedy oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego między umarłymi? Nie ma go tu, został wzbudzony. Przypomnijcie sobie, jak wam powiedział, gdy jeszcze był w Galilei, mówiąc, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i być ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. I przypomniały sobie jego słowa. Gdy wróciły od grobowca, opowiedziały to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. Była Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Słowa ich wydawały się im niedorzeczne i nie wierzyli im. Piotr wstał i pobiegł do grobowca, a gdy się nachylił, zobaczył jedynie same leżące prześcieradła, wrócił dziwiąc się temu, co się stało. Tego dnia dwoje z nich szło do miasteczka, które było oddalone o 60 stadiów od Jeruzalem, które zwano Emaus. Ci rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co zaszło. Gdy oni rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus zbliżył się i szedł z nimi. Jednak oczy ich były zasłonięte i go nie poznali. Powiedział do nich: o czym przygnębiającym idąc rozmawiacie? Jeden z nich o imieniu Kleofas powiedział mu: czy ty jesteś jedynym przychodniem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co się w nim stało w tych dniach? Powiedział im: o czym? A oni mu powiedzieli: o potężnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkimi ludźmi proroku Jezusie z Nazaretu, jak go wydali arcykapłani i nasi przełożeni, aby został skazany na śmierć, i ukrzyżowali go, a my spodziewaliśmy się, że on jest tym, który ma odkupić Izraela. Po tym wszystkim dziś jest trzeci dzień, jak to się stało. Niektóre z naszych kobiet nas przestraszyły. O poranku, gdy były przy grobowcu, nie znalazły jego ciała. I gdy przyszły, mówiły, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, że on żyje. Poszli niektórzy z tych, co byli z nami, do grobowca i znaleźli wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale jego nie widzieli. A on powiedział do nich: o nierozumni i leniwego serca, by uwierzyć temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? Zaczął od Mojżesza i przez wszystkich proroków wykładać im ze wszystkich pism to, co o nim było napisane. Zbliżyli się do miasteczka, do którego szli, a on sprawiał wrażenie, jakby miał iść dalej. Oni przymuszali go: zostań z nami, bo zbliża się wieczór i już się dzień kończy. Wstąpił, aby z nimi pozostać. Gdy on był z nimi przy stole, wziął chleb,
błogosławił i łamiąc podawał im. Otworzyły się ich oczy i poznali go, a on zniknął im z oczu. Mówili między sobą, czyż nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i gdy otwierał nam pisma. Wstali w tym czasie i gdy wrócili do Jeruzalem, znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy byli z nimi, mówiących: Pan powstał prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Oni też powiedzieli, co się stało w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy oni to mówili, sam Jezus stanął pośrodku nich i powiedział im: pokój wam. Oni przelękli się, bo uważali, że widzą ducha. Powiedział im: czemu się boicie i dlaczego takie myśli wchodzą do waszych serc? Oglądajcie moje ręce i moje nogi, że to ja jestem. Dotknijcie się mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Gdy oni nadal nie wierzyli z powodu radości i zdziwienia, powiedział im: macie tu co jeść? Podali mu część pieczonej ryby i plaster miodu. On wziął i jadł przy nich. Powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, że musi wypełnić się wszystko, co napisano o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy im otworzył umysły, żeby zrozumieli z pisma. Powiedział im: tak jest napisane, że Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Musi być głoszone w jego imieniu upamiętanie i odpuszczenie grzechów pomiędzy wszystkimi narodami, zaczynając od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja posyłam na was obietnicę Ojca mojego, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Wyprowadził ich aż do Betanii. Gdy podniósł swoje ręce, błogosławił ich. Gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i wzniósł się w górę do nieba. Oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy, bardzo się ciesząc, i byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Koniec Ewangelii według Łukasza.